Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej prezentacji związanej z programem sieci 10. Rozpoczynamy pracę przez wybranie zakładki panel użytkownika. Kolejny krok to zalogowanie się do systemu przez podanie loginu i hasła. Dla osób, które nie mają jeszcze utworzonego loginu, należy wybrać załóż konto i tutaj w tej zakładce podać swoje dane identyfikacyjne, również e-mail, który będzie służył dla przesyłania raportów, danych, faktur i komunikowania się bezpośrednio z parametrami aplikacji, na przykład odnowienie hasła. Przechodzimy do zalogowania się do systemu. Jeżeli już mamy utworzone konto, wprowadzamy hasło. Po wprowadzeniu hasła mamy już uruchomiony system. Jesteśmy w stanie przechodzić płynnie pomiędzy 5 zakładkami związanymi z korzystaniem z danej aplikacji. I tutaj mamy do wyboru nieruchomości, raporty, portfel, abonament i faktury. Rozpocznijmy od nieruchomości. Jeżeli wybierzemy zakładkę nieruchomości, odesłanie następuje do okna, w którym to mamy całą historię utworzonych przez nas nieruchomości. W tym miejscu nie mamy jeszcze żadnej wymienionej nieruchomości, ponieważ rozpoczęliśmy pracę, są to nasze pierwsze kroki. Chcielibyśmy zdefiniować pierwszą nieruchomość, która to będzie nieruchomość obciążona istnieniem sieci, dla której będziemy chcieli wygenerować raport. Dodaj nową nieruchomość. Przyciskamy ten przycisk i pojawia nam się okno, w którym możemy zdefiniować w podziale na grupy różne parametry związane z nieruchomościami. W pierwszej części dane lokalizacyjne. Przez podanie odpowiedniego województwa wybieramy województwo, następnie wybieramy powiat. Proszę zwrócić uwagę, że powiaty, które się pojawiają, są to powiaty już w obrębie danego województwa, czyli tutaj nie musimy poruszać się po całej liście w całej Polsce, tylko już mamy okrojoną listę. Jeżeli wybraliśmy sobie powiat, następny krok to gmina, wybór gminy. Gminy też w obrębie gmin, które są w danym powiecie. Następnie wpisujemy obręb. Proponuję wpisywać obręb przez podanie numeru i pomyślniku nazwy. Będzie to troszeczkę nam pomagało w przyszłości z szybką identyfikacją, bo niektóre systemy dostępu do danych posługują się numerami obrębów, a nie nazwami. Przyjmijmy sobie nazewnictwo, tak jak zaproponowałem, czyli numer obrębu i pomyślniku nazwa. Nazwa. Następnie wpisujemy numer działki i tutaj proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w nazewnictwie takim ogólnym mówimy, że to dana nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu, natomiast tutaj już wpiszmy numer działki, która to działka może należeć do nieruchomości, może być to jedyna działka lub jedna z wielu wchodząca w skład nieruchomości. Przyjmujemy, że tutaj wpisujemy działki, przez które przebiega sieć przesyłowa. Wpiszmy sobie numer działki. W przypadku, gdyby sieć przebiegała przez 2 albo 3 działki wchodzące w skład danej nieruchomości, wówczas zasadnym byłoby w tym miejscu wpisanie 2 albo 3 numerów działek, czyli tak naprawdę w jednym raporcie będziemy mieli wszystkie działki, żebyśmy nie musieli generować raportu dla każdej działki odrębnie. Kolejny krok to określenie parametrów związanych z ogólnie mówiąc przeznaczeniem nieruchomości. Pierwszy punkt, który musimy wypełnić, to jest określenie zapisów studium. Studium dla danej gminy zawsze będzie występowało, czyli to jest opracowanie, które zawsze występuje na obszarze gminy, jest uchwalone i spójrzmy, jakie mamy wybory w tym miejscu.
mamy bardzo ogólne nazewnictwo. Mamy bardzo ogólne nazewnictwo i może się okazać, że literalne brzmienie zapisów w studium odbiega od tych zaproponowanych tutaj w aplikacji. Proponuję jednak posługiwać się ogólnymi zapisami, jakie tutaj są zaproponowane. I nawet jeżeli mamy szerszy zapis w studium, tutaj wybieramy na przykład mieszkalna, tak? Pozycja mieszkalna, w przypadku gdy w studium może pojawić się zapis mieszkalnictwo intensywne, tak? Czym będzie się wiązało na przykład zabudowa wielorodzinna. Wybieramy zabudowa mieszkalna. Przeznaczenie w planie. Tutaj, jeżeli chodzi o przeznaczenie w planie, nie zawsze musi być to przeznaczenie w planie określone, dlatego że planu może nie być. Tak? Jeżeli nie mamy planu, wówczas zostawiamy pozycję brak. Jeżeli pojawiłby się plan i w planie by była funkcja mieszkalna, proszę zwrócić uwagę, że kolejne pola stały się polami szarymi, nieaktywnymi, czyli już nie wypełniamy. Miejscowy plan jest dokumentem prawa miejscowego, stanowi prawo miejscowe i jest na tyle silnym uwarunkowaniem planistycznym, że kolejne przepisy, na przykład opracowania decyzja o warunkach zabudowy, która mogłaby być na danym obszarze, jak jest plan, wówczas takiej decyzji nie wydajemy o warunkach zabudowy. Dlatego kolejne elementy są nieaktywne. Jeżeli w tym przypadku byśmy wybrali brak, wówczas powinniśmy powiedzieć tak, że jeżeli nie mamy planu miejscowego, czyli nie mamy tego silnego opracowania, wówczas patrzymy, co jest w sąsiedztwie naszej działki, ponieważ to sąsiedztwo bardzo silnie będzie wpływało na to, jakie ewentualnie warunki zabudowy moglibyśmy uzyskać na naszą działkę. Jeżeli widzimy w sąsiedztwie mieszkaniową zabudowę, no to powstaje kolejne pytanie, czy na tej działce wydano decyzję o warunkach zabudowy, czy nie. I tutaj tą informację można by było uzyskać najszybciej od właściciela działki. Jeżeli wybierzemy brak, to wówczas okazuje się, że mamy sytuację następującą. Zapis w studium mieszkalna, sąsiedztwo mieszkalna, zabudowa, natomiast decyzja o warunkach zabudowy, brak jest takiej decyzji. Jeżeli w tym miejscu wybierzemy inny rodzaj sąsiedztwa, nie musimy już tutaj nic zmieniać. Aplikacja automatycznie w oparciu o te parametry związane z przeznaczeniem zaproponuje nam cenę wyjściową, średnią cenę wyjściową do oszacowania wynagrodzenia. Dlatego te parametry są dosyć ważne dla końcowego wynagrodzenia. Przyjmijmy, że nasza nieruchomość ma plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to zabudowa mieszkaniowa. Kolejny etap, jaki nas czeka przy określaniu parametrów związanych z nieruchomością, to jest pytanie, czy na danej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza. Czyli czy ta nieruchomość jest wykorzystywana w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. I tu odpowiadamy tak lub nie. Dlaczego to pytanie? No to dlatego, że w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości okres roszczenia za bezumowne korzystanie są to 3 lata. W przypadku, gdy nie ma takiej działalności, jest lat 10. Czyli w zależności od tego, jaką opcję tu wybierzemy, ten okres za bezumowne korzystanie będzie liczony od innego okresu brzegowego lub 3 lub 10 lat. Kontynuując wprowadzanie danych, kolejnym etapem jest uszczegółowienie danych związanych z nieruchomością. Po pierwsze, musimy określić
numer księgi wieczystej. Ten numer będzie pojawiał się również w raporcie końcowym. Po wprowadzeniu numeru księgi wieczystej wprowadzamy powierzchnię i tutaj bardzo ważna rzecz, aby ta powierzchnia, którą wprowadzamy, po pierwsze była podana w metrach kwadratowych, tak jak wskazują jednostki na końcu tego wiersza, i abyśmy wprowadzili powierzchnię, ja wprowadzę 1200 metrów, ta działka, którą na początku zadeklarowaliśmy, ma 1200 metrów. To są dane z ewidencji. Proszę zwrócić uwagę ten numer. Czyli jeżeli w danej nieruchomości, w całej nieruchomości będzie kilka działek, natomiast tylko jedną działkę chcemy pokazać w raporcie, ponieważ tylko przez jedną działkę przebiega jakaś sieć przesyłowa, wówczas ta powierzchnia powinna być związana z tą działką, którą wskazaliśmy na początku. Jeżeli będą to dwie działki, wówczas suma tych dwóch działek podana w metrach kwadratowych. Kolejny element bardzo istotny to jest data zakupu działki. Data zakupu działki dlatego istotna, ponieważ ta data będzie wpływała na to, jak daleko wstecz będzie określane bezumowne korzystanie. Wiemy już o tym, że bezumowne korzystanie maksymalnie 10 lat wstecz może być szacowane. Minimalny okres to 3 lata, który będzie skracany z uwagi na to, czy na danej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, ale skrócenie wynikające z faktu, że ktoś posiada nieruchomość krócej lub sieć została wbudowana na przykład rok temu. Wówczas to bezumowne korzystanie będzie dotyczyło tylko okresu rocznego. Dlatego ta data powinna być wpisana w miarę w sposób zgodny z rzeczywistością. Bardzo często w oparciu o numer księgi wieczystej, jeżeli przeglądamy księgę wieczystą, tam możemy znaleźć informację, kiedy nastąpiła sprzedaż danej nieruchomości. Jeżeli wpiszę w tym przypadku na przykład 2010 rok, to efekt będzie taki, że bezumowne korzystanie zostanie policzone 5 lat wstecz.